Jeżeli odwiedzisz kiedyś Stany Zjednoczone, możesz być zaskoczony oglądając prognozę pogody. W upalne dni temperatura przekracza tam 100 stopni. Niemożliwe? Możliwe. Amerykanie korzystają ze skali Fahrenheita, gdzie 100 stopni to około 37 stopni Celsjusza. W poprzednich filmach nauczyłeś się między innymi, jak korzystać z wykresów funkcji. Dodatkowo poznałeś kilka podstawowych własności funkcji. Spróbujemy teraz połączyć całą twoją dotychczasową wiedzę w jedno. Przed sobą widzisz wykres pewnej funkcji punktowej. Każdy punkt znajdujący się na wykresie ma dwie współrzędne: x oraz y. Na dobry początek. Zatrzymaj teraz film i samodzielnie wypisz współrzędne tych punktów. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. A to współrzędne naszych punktów. Mam nadzieję, że Twoja odpowiedź jest taka sama jak moja. Wypisanie współrzędnych pomoże nam w kolejnych krokach. Mam nadzieję, że pamiętasz o tym, że do podstawowych własności funkcji zaliczamy jej dziedzinę i zbiór wartości. Pamiętasz w czym była dziedzina? Na dziedzinę składają się wszystkie argumenty funkcji. Czym są argumenty funkcji w naszym przypadku? Będą to współrzędne x poszczególnych punktów. W takim razie, jak znaleźć naszą dziedzinę? Należy wypisać wszystkie współrzędne x punktów tworzących wykres tej funkcji. Będą to kolejno następujące liczby: minus 8, minus 6, minus 4. I tak dalej, aż do 10. Podobny sposób możemy znaleźć zbiór wartości funkcji. Pamiętasz, z czego się składa? Zbiór wartości, jak sama nazwa wskazuje, tworzą wartości funkcji. Czym są wartości funkcji w naszym przypadku? To współrzędne y poszczególnych punktów. W takim razie, aby znaleźć zbiór wartości funkcji, należy wypisać wszystkie współrzędne y naszych punktów. Zatrzymaj teraz film i spróbuj zrobić to samodzielnie. Następnie porównaj swoją odpowiedź z moją. Do zbioru wartości należą liczby -5, -4, -2, -0, -2, -3, -4 oraz -6. Gratulacje! Utworzyłeś właśnie zbiór wartości tej funkcji. Skoro już jesteśmy przy wartościach, bardzo często interesuje nas, kiedy wartości funkcji są dodatnie. Na przykład w przypadku temperatury. Mówimy wtedy, że interesują nas takie argumenty, dla jakich funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Co to znaczy, że wartość jest dodatnia? To znaczy, że jest większa od zera. U nas wartościami są współrzędne y poszczególnych punktów. W takim razie znaliśmy takie punkty, których współrzędna y jest dodatnia. Są cztery takie punkty, ten, ten, ten oraz ten. Mówiliśmy jednak, że interesują nas argumenty dla jakich funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Argumenty, czyli współrzędne x. Wypiszmy więc współrzędne x tych czterech punktów. To minus 4, minus 2, 0 oraz 10. Dla takich argumentów Funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Bardzo dobrze. Skoro potrafimy określić wartości dodatnie, to czy możemy też znaleźć wartości ujemne? Oczywiście, że tak. Postępowanie jest dokładnie takie samo. Szukamy jednak takich punktów, których współrzędna y jest mniejsza od zera. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie znaleźć te punkty. Następnie wypisz ich współrzędne x. Potem porównaj swój wynik z moim. Są trzy takie punkty. Ten, ten oraz ten. Ich współrzędne x to odpowiednio minus -8, 4 oraz 6. Określiliśmy, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich wartości ujemne. A co z tymi pozostałymi trzema punktami? Dla minus -6, 2 oraz 8. Funkcja przyjmuje wartość równą 0. Czy pamiętasz, jak nazywaliśmy takie argumenty? To miejsca zerowe tej funkcji minus 6, 2 oraz 8. Zobacz, jak wiele informacji udało nam się odczytać z jednego wykresu. W poprzednim przykładzie doskonale poradziliśmy sobie z funkcją punktową. Tym razem mamy do czynienia z funkcją. Przedstawioną w postaci łamanej. Również dla niej możemy określić podstawowe własności. Najpierw znajdźmy punkty tworzące tę łamaną. Czy jesteś w stanie wskazać je samodzielnie? Tych punktów będzie 8. Tutaj. 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 Oraz tutaj. Zatrzymaj teraz film. I spróbuj wypisać ich współrzędne. Następnie porównaj swoją odpowiedź z moją. Oto współrzędne punktów tworzące tę łamaną. Dzięki nim będzie nam łatwiej odpowiedzieć na kilka pytań. Jak powiedzieliśmy wcześniej, jedną z najważniejszych rzeczy jest określenie dziedziny funkcji. W poprzednim przykładzie wypisaliśmy wszystkie współrzędne x punktów tworzących wykres tej funkcji. Teraz postąpimy podobnie. Od jakiego punktu zaczyna się nasza łamana? To ten punkt. Jego współrzędne to minus 6 i minus 2. Jaka jest współrzędna x? To minus 6. A gdzie jest koniec tej łamanej? Tutaj. W punkcie 6 i minus 2. Współrzędna x tego punktu wynosi 6. Jaka więc będzie dziedzina naszej funkcji? Najmniejszym x należącym do dziedziny jest minus 6, a największym powiedzieliśmy przed chwilą, to 6. Zauważ, że wszystkie x -y od minus 6 do 6 należą do dziedziny tej funkcji. Dziedzinę często zaznacza się również na osi liczbowej. To oznacza, że do dziedziny funkcji Zaliczają się wszystkie x -y od minus 6 do 6. Skoro powiedzieliśmy już o dziedzinie, powinniśmy teraz wspomnieć również o zbiorze wartości. Jego wyznaczanie jest analogiczne. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie wyznaczyć zbiór wartości tej funkcji. Następnie porównaj swój wynik z moim. Jaka jest najmniejsza wartość tej funkcji? to minus 2, a największa to 3. To oznacza, że do zbioru wartości należą wszystkie y od minus 2 do 3. Podobnie jak poprzednio, zbiór wartości można zaznaczyć na osi układów współrzędnych. To oznacza, że do zbioru wartości tej funkcji należą wszystkie y od minus 2 do 3. Bardzo ważne w nauce i technice są miejsca zerowe, czyli argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość 0. Zatrzymaj teraz film i spróbuj znaleźć się samodzielnie. Następnie porównaj swoją odpowiedź z moją. Miejsc zerowych powinniśmy szukać na przecięciu wykresu funkcji z osią x. Funkcja przyjmuje wartość 0 dla x równego minus 4, x równego 2 oraz x równego 5. Określmy teraz dla jakich x funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Która współrzędna odpowiada wartości funkcji? Współrzędna x czy współrzędna y? Współrzędna y. Jeśli wartość jest dodatnia, to znaczy, że współrzędna y również jest dodatnia. Gdzie znajdują się punkty, których współrzędna y jest dodatnia? Tutaj, nad osią x. Musimy więc wypisać współrzędne x tych punktów które znajdują się w tym obszarze. Na pewno będą to x od minus 4 ale bez minus 4 bo wartość funkcji dla x równego minus 4 jest równa 0 do 2 ale bez x równego 2 bo tutaj także wartość funkcji jest równa 0. A jak pamiętasz 0 nie jest ani dodatnie ani ujemne. Tutaj również współrzędna y jest dodatnia za wyjątkiem x równego 2 i x równego 5. Gdzie funkcja przyjmuje wartość równą 0. Pamiętaj, że minus 4, 2, ani 5 nie zaliczamy do tego przedziału, ponieważ są to miejsca zerowe i funkcja przyjmuje tam wartość równą 0. Dobrze. A teraz spróbuj samodzielnie powiedzieć, dla jakich x funkcja przyjmuje wartości ujemne. Potem porównaj swój wynik z moim. Jeśli wartości są ujemne, to znaczy, że współrzędna y punktów. Jest ujemna, punkty, których współrzędna y jest ujemna, są położone pod osią x. Należy wypisać więc współrzędne x tych punktów. Będą to x od minus 6 do minus 4, ale bez x równego minus 4, ponieważ jest to miejsce zerowe funkcji, oraz x od 5 do 6, ale również bez x równego 5, ponieważ jest to kolejne miejsce zerowe tej funkcji. Z wykresu funkcji możesz odczytać dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe oraz dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne. Zobaczyłeś właśnie kolejny film z playlisty o własnościach funkcji. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty. Oraz do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube.